Najważniejszym obrzędem w liturgii Środy Popielcowej jest posypywanie przez kapłanów głów wiernych popiołem. W kościele katolickim zwyczaj ten obowiązuje od XI wieku. Popiół pochodzi z palm poświęconych w Niedzielę Palmową w ubiegłym roku. Tradycyjnemu obrzędowi posypywania głów popiołem towarzyszą słowa: pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz, lub nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Środa Popielcowa jest pierwszym dniem Wielkiego Postu, który będzie obowiązywał przez 40 dni. Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia. Okres Wielkiego Postu zakończy Wielkanoc, najważniejsze święto w liturgii Kościoła katolickiego.